Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Drachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogi gładkimi, i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. O Panie, wzywam imię Twe. Nad bezkres fal podnoszę wzrok, gdzie morze drży w ramionach Twych wytchnienie me, bo Ciebie mam, jestem Twój. Czytając słowa dzisiejszej Ewangelii, warto podzielić ją jak gdyby na dwie części i przyjrzeć się dwóm sprawom, które potrzebne są nam do tego, abyśmy właściwie przeżyli czas Adwentu. Pierwsza część dotyczy tego określonego czasu, który wskazuje Łukasz, wymieniając poszczególnych rządców tego świata, określając konkretny moment, kiedy rozpoczyna się misja świętego Jana Chrzciciela, ale też Pana Jezusa. Kiedy się czyta, kiedy on wymienia każdego tego namiestnika, każdego tego rządcę, arcykapłanów z imienia, to z jednej strony rozumiemy, że chce wskazać konkretny moment w historii tego świata, kiedy rozpoczyna się działanie Pana Jezusa, ale z drugiej strony możemy dostrzec też w tym wszystkim właśnie obraz tych rządów, tych ludzi, którzy wtedy, można by powiedzieć, byli podziwiani. Można by powiedzieć, że wskazuje na tych wszystkich ludzi, którzy rządzili tamtym światem, rzucali się w oczy, to oni byli właśnie zauważeni przez innych, bo sprawowali konkretne urzędy. To jest tak bardzo inne od Słowa Bożego, które przychodzi przez Jana Chrzciciela, jak mówi nam święty Łukasz Ewangelista, i przychodzi ono na pustyni. Dostrzegamy więc taką przeciwwagę. Z jednej strony ten splendor, ta wielka chwała, te wielkie rządy tych wszystkich ludzi, którzy tam wtedy funkcjonowali w tym państwie, a z drugiej strony skromne, pokorne Słowo Boże, które przychodzi do jednego człowieka, przychodzi do Jana Chrzciciela, i jest ono skierowane na pustyni, na odludziu, gdzie nikt tego właściwie nie dostrzega. I kiedy czytamy tę pierwszą część Ewangelii, to można by było porównać do czasu Adwentu, który my przeżywamy. Z jednej strony, sami tego bardziej doświadczacie niż ja, święta czy atmosfera świąt Bożego Narodzenia poprzez reklamy, poprzez to wszystko, co dzieje się na świecie, poprzez ten cały splendor, czasem zaczynają się już w połowie października. Już widzimy ozdoby świąteczne wtedy. Już jest ten hałas, już jest ten szum, który jest taką przeciwwagą do tego, co powinno być naszym udziałem, czyli cisza, czyli milczenie, czyli spokój, czyli skupienie. Czyli to wszystko, co dotyczyło pustyni, o której mowa w dzisiejszej Ewangelii. I warto, żebyśmy się dzisiaj pytali siebie, czy ten czas Adwentu, który trwa, jest czasem, kiedy my mamy te chwile, żeby zatrzymać się w milczeniu, w ciszy, na adoracji Najświętszego Sakramentu, przed Bogiem, w skupieniu, zastanowieniu się nad swoim życiem duchowym. To, o czym mówiłem przy okazji pierwszej niedzieli Adwentu, w skupieniu się na tym, czy ja rzeczywiście tęsknię za Bogiem, tęsknię za spotkaniem z Nim, co mi przeszkadza w tym spotkaniu, co sprawia, że czuję się rozproszony. W
tej drugiej części, kiedy już zastanowimy się nad tym, czy mamy ten moment, tę chwilę, kiedy jesteśmy w stanie się zatrzymać w tym ciągłym pośpiechu, w tej atmosferze przygotowania się do Świąt Narodzenia Pańskiego, warto byśmy zwrócili uwagę na to, do czego nas wzywa święty Łukasz. Czytamy dzisiaj słowa, które zacytowane są z proroka Izajasza, a które brzmią w ten sposób: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Znalazłem taką egzegezę, która mówi, że ten fragment powinien dosłownie brzmieć w ten sposób: przygotujcie drogę Pana, prostujcie ścieżki Jego. Nie dla Pana, nie dla Niego, ale przygotujcie drogę Pana, prostujcie ścieżki Jego. Popatrzcie, że w ten sposób czytany ten fragment sprawia, że to nie ja szukam drogi do Pana, to nie ja staram się, żeby nazbierać jak najwięcej dobrych uczynków, przedstawić je Bogu. Czasem w ten sposób możemy mylnie przeżywać Adwent, że gromadzimy masę tych dobrych czynów, co oczywiście nie jest niewłaściwe, ale nie dokonuje się żadne nawrócenie serca, nie dokonuje się żadna zmiana. Co więcej, owocem przeżywania Adwentu naszego powinno być to, że ludzie ujrzą zbawienie Boże, że ja rozpoznam, w jaki sposób Bóg do mnie przychodzi. Trzeba na tym poważnie się zastanowić. Niby to taka mała rzecz, przygotujcie drogę dla Pana, a przygotujcie drogę Pana. Jeżeli spojrzymy na to w ten drugi sposób, to się okaże, że Bóg już idzie przez moje życie. Bóg już wyznaczył drogę, którą idzie przez moje życie. Ja muszę Go rozpoznać. Boga, który przychodzi do mnie. W jaki sposób to uczynić? Otóż wystarczy przyjrzeć się tym głównym postaciom Adwentu, świętemu Janowi Chrzcicielowi i Maryi, ludziom, którzy całkowicie zrezygnowali ze swojej woli, całkowicie zrezygnowali ze swojego prywatnego życia na rzecz tego, żeby mógł się w nich narodzić Chrystus. To byli tak bardzo ludzie pokorni. I warto byłoby w czasie tego Adwentu przyjrzeć się tym wszystkim sprawom, które mnie upokarzają, tym wszystkim sprawom, które sprawiają, że czuję się bezsilny, bezradny. Warto się temu przyjrzeć, bo właśnie to jest droga, którą Chrystus przychodzi do mojego życia. Tylko wtedy człowiek rzeczywiście zapragnie Boga, kiedy poczuje się bezsilny, bezradny. Kiedy ja z tym wszystkim, z czym nie daję sobie rady, stanę przed Bogiem, wtedy naprawdę za Nim zatęsknię. Wtedy naprawdę będę prosił Go o to, żeby zainterweniował w moim życiu.